Małgorzata Tomaszewska od kilku lat rozwija swoją karierę TVP. Prowadzi między innymi pytanie na śniadanie i The Voice of Poland, na brak pracy więc nie może narzekać. Ostatnio jednak w jej życiu prywatnym zaszły spore zmiany. Na swoim Instagramie obwieściła, że spodziewa się kolejnego dziecka. Opublikowała wymowne zdjęcie z zaokrąglonym brzuszkiem i przekazała radosną nowinę. Kochani, chciałam się z wami podzielić wspaniałą nowiną i naszym szczęściem. Ogłosiła, informacja ta zaskoczyła ponoć też jej szefów, którzy musieli na szybko szukać zastępstwa. Okazuje się, że nie zobaczymy jej w najnowszej 14. edycji The Voice of Poland, ponieważ zrezygnowała z prowadzenia show, Tomasz Kamel, będzie więc musiał radzić sobie sam. Podobnie Małgorzata Tomaszewska potraktowała również kolejny sezon The Voice Senior, gdzie współprowadziła program u boku gwiazdora TVP Rafała Brzozowskiego. Jak podała plejada, jej miejsce zajmie Marta Manowska. Wielu zaczęło zachodzić w głowę, kto jest ojcem jej dziecka. Życie uczuciowe gwiazdy TVP obfituje bowiem w liczne zwroty akcji. Tomaszewska dwukrotnie stawała na ślubnym kobiercu, pierwszy raz za zawodowego kierowcę, po którym przyjęła nazwisko Słonina którym przez jakiś czas posługiwała się w mediach. Po rozwodzie na jej drodze stanął Ahmed Seifi i gitarci, któremu urodziła syna o imieniu Enzo. Jednak i to małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Mało kto wiedział, że serce gwiazdy TVP znów jest zajęte, bo o swojej nowej miłości nie mówiła za wiele w mediach. Jak donosi portal showbiz.pl, mężczyzna nie jest związany ze światem celebrytów i trzyma się od show, biznesu z daleka. Chodzi o tajemniczego Roberta, z którym prezenterka spotyka się od dwóch lat. Mężczyzna nie jest związany z show, biznesem. W 2021 roku sieć obiegły zdjęcia, na których zakochani oddawali się czułością w Sopocie, czytamy. O ich amorach na plaży pisaliśmy tutaj. Zobacz też, Małgorzata Tomaszewska przerwała dietę. Traciła kilogramy w szaleńczym tempie te gwiazdy schudły nawet 30 kilogramów. Zdradziły swój sposób na sukces absurdalne sceny w pytaniu na śniadanie. Tomaszewska opowiedziała po latach o niebezpiecznym zdarzeniu.